Dzisiaj tenrykowca pręgowanego, a jest to gatunek niewielkiego ssaka owadożernego zamieszkującego Madagaskar. Z wyglądu przypomina nieco skrzyżowanie ryjówki z jeżem. Ma taki długi, wąski pyszczek, umożliwiający mu grzebanie w ziemi w celu poszukiwania pożywienia. Jest aktywny zarówno w dzień, jak i w nocy, co oznacza, że można go spotkać praktycznie przez całą dobę. Jeśli oczywiście akurat jesteśmy na Madagaskarze. Jego ciało pokrywa futro o sztywnym włosiu oraz kolce. Spójrzcie na jego kolor, jest taki żółto-czarny, a kolory ułożone są w naprzemienne pasy. W chwili zagrożenia ten rekowiec zwija się w kulkę i zaczyna bardzo szybko poruszać ostrymi igłami na swoim karku. Sprawia to, że ocierają się one o siebie, powodując tym samym przeraźliwy chrzęst, który ma za zadanie odstraszyć drapieżnika. Nieco odważniejsze osobniki unoszą nawet kolce i kierują je do przodu po to, żeby zaatakować głowę napastnika. Ten rekowiec pręgowany, w przeciwieństwie do innych ssaków, potrafi generować dźwięki właśnie za pomocą pocierania o siebie części ciała. A jest to umiejętność charakterystyczna dla owadów i niektórych gadów. Natomiast ten rekowce potrafią w ten sposób generować kilka rodzajów dźwięków, które oprócz tego, że służą im do obrony, pozwalają im także komunikować się z innymi osobnikami. Nie są one zagrożone wyginięciem. Wkrótce jednak może się to zmienić, gdyż rozwijająca się turystyka oraz wylesianie coraz to nowych, coraz większych obszarów niestety powoduje utratę siedlisk życia tenrykowca oraz spadek liczebności gatunku. Dużą rolę odgrywa tutaj człowiek, który musi zadbać o to, żeby tenrykowiec nadal miał gdzie żyć. Nie wiem jak Wam, ale mi bardzo podoba się to zwierzątko i jest tak urocze, że chyba nie miałabym nic przeciwko, żeby hodować takie w domu. Oczywiście, gdyby było można. Trzymajcie się, cześć!